Dzisiaj robimy porządek z garderobą, ale zanim z garderobą, to trzeba najpierw zrobić porządek z praniem. Tym się właśnie teraz zajmiemy, ale to jest pranie, które czeka na mnie od 2 tygodni. Zacznijmy od segregacji ubrań na kategorie rodzice, dzieci. Wydawałoby się, że to jest bardzo dużo ciuchów i dlaczego aż 2 tygodnie zajmuje mi zabranie się do nich? Przecież jakbym miała ich mniej, to prawdopodobnie szybciej bym to pranie segregowała. Otóż prawda jest taka, że takie tygodnie, gdzie właśnie zalegamy z praniem, są często i trzeba się do tego dostosować, a nie do tej perfect self, którą mam gdzieś tam w oczach, że zawsze będę wszystko ogarniać na czas. No i taka jest prawda, że łatwiej mi jest zapanować nad tym bałaganem, kiedy jest tego dużo i biorę się naraz za wszystko. Zajmuje mi to tam około 2 godziny, żeby wszystko zrobić, ale przynajmniej robię to za jednym razem. Rozwiązanie w postaci posiadania mniejszej ilości ciuchów grozi mi tym, że po prostu ciuchów mi nie starczy w pewnym momencie, kiedy będę miała zalegające pranie. No tak jak to widzicie w moich szafkach. To nie jest łatwe i ciężko mi jest się z tym pogodzić, że nie ogarniam, ale kiedy już ogarnę, to wtedy jest naprawdę duży porządek i podoba mi się to, jak to wygląda. Przy okazji ogarniania prania lubię powyciągać ciuchy, które są zmięte w szafkach, dlatego że moje dzieci bardzo często sobie same wyciągają ciuchy i robią przy tym niezły bałagan. Szukają na przykład jakiejś określonej bluzki. Dlatego warto jest raz na jakiś czas też przejrzeć te ciuchy, co jest za małe, co jest za duże. Czasem tak wypada, że się pomylą ubrania, więc mam nad tym większą kontrolę. Jak zobaczycie tutaj, kiedy wszystkie ciuchy są wyprane i włożone do szafek, jest ich aż za dużo i aż wypływają z tych szafek. Natomiast tak jak mówię, dla mnie nie jest rozwiązaniem posiadania mniejszej ilości rzeczy, dlatego że po prostu bardzo często zalegam z praniem i nie ma już co nosić po prostu w tym momencie. I po zrobieniu prania w końcu jestem w stanie zabrać się za moją szafkę, więc staram się wywalić większość rzeczy, tak żeby mieć trochę miejsca. Przeglądam każdy ciuch po kolei, ponieważ już bardzo dawno tego nie robiłam. I te ubrania, które lubię i które często noszę, sobie odkładam na takie, powiedzmy, posegregowane kubki, czyli jedna taka do chodzenia po domu, druga do pracy, trzecia na specjalne okazje. Tą bluzkę z krótkim rękawkiem odłożyłam sobie do takich ciuchów typowo letnich, bo póki co jej nie noszę. Chociaż ja lubię bardziej mieć porządek taki, że widzę wszystkie ciuchy, które mam na cały rok, bo jest mi później bardzo trudno dojść do tego, które letnie ciuchy gdzie leżą i czy mamy na przykład jakąś spódniczkę na lato, czy nie mam. Idzie mi całkiem nieźle, coraz lepiej. Ja tutaj razem z tym przeglądem moich ciuchów od razu odkładam moje też pranie. Bardzo lubię mieć swetry na wieszakach, bo wtedy zajmują mniej miejsca. I od czasu, jak mam taką dużą garderobę, lepiej widzę, jakie ubrania mam. Ja mam 2 szafki, ale równie dobrze mogłabym się zmieścić na jednej, jak tak sobie pomyślę. Ale lepiej po prostu widzę, co się dzieje z moimi ciuchami, kiedy mam te 2 szafy. Mam niektóre ubrania, z którymi ciężko mi jest się pożegnać, albo takie, które chcę jeszcze sprawdzić, czy będą mi pasowały. Nie będę ich wszystkich przymierzać teraz, bo to jest strata czasu moim zdaniem. Bo skupiam się na tym, żeby efekt był taki, że mam porządek. Mam też jakąś tam kubkę na piżamki, co widzicie teraz. Moich 2 szafkach. To jest mój zamierzony cel i do tego celu dążę. Jeżeli coś odwieszam na wieszaki, to tylko dlatego, że akurat mam to pod ręką. Zakończam to wyzwanie, którym było sprzątnięcie mojej części garderoby. A dlaczego tylko moje? A dlatego, że Tomka wygląda tak. I już nie mam siły dzisiaj, żeby się za to zabrać. Może wam kiedyś pokażę. Tu mam tak. Bluzki takie na co dzień z długim rękawem, bluzki na co dzień z krótkim rękawem, spodnie, ale nie patrzcie na ilość tych spodni, bo część jest taka, że tylko po domu można w nich chodzić, bo są obwisłe, już się nie nadają na mnie, są na przykład za duże. Tu mam sweterek, myślę, że tutaj będę kładła sobie więcej sweterków i mam jeszcze 2 półki wolnego miejsca. Tutaj są ubrania na specjalną okazję, nie chowam ich, dlatego że ja zapomnę, co mam. Tak to ze mną jest. To są krótkie spodenki, też ich nie chowam, bo bez sensu, ja zapomnę, że ja mam krótkie spodenki na lato. To są bluzki do chodzenia po domu i 1 sweter. Tu są spodnie różnorakie do chodzenia po chacie. Tu są takie długie piżamy i 1 onesie. I to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą robotę w mojej szafie.
Poza moimi ubraniami ułożyłam też troszeczkę ubrania dzieciaków, bo już było ciężko się zorientować. Oni sobie sami ciuchy często wybierają. Tutaj mamy szufladkę ze spodniami, bo po prostu jest bardzo niewygodnie. Już trzeba raz na jakiś czas tutaj robić porządek, bo jak sobie sami wyciągają ciuchy, to niestety robi się bałagan. Tutaj mamy spodnie od piżamy albo dresowe, takie spodnie po domu, a tutaj są spodnie do wyjścia na dwór. Tu są długie rękawki, a tu są krótkie. Ja wiem, że to się wydaje strasznie dużo ciuchów i ja się zgadzam z tym, ale tak, część jest za mała, a nie chcę się sprawdzać na dziecku, co pasuje, co nie. Część jest za duża, ale ta sama historia, co przed chwilą. A część, jak wszystko jest w praniu, to się bardzo przydaje. Dlatego właśnie tak te szafki wyglądają. Jeżeli jesteście ciekawi, gdzie są moje bluzy, no to są tu, pomieszane z ciuchami normalnymi takimi. Na przykład ten sweterek bardzo lubię. Głównie po domu. I po prostu dzisiaj też nie jest ten dzień, w którym się za to zabiorę. Ale to już jest jakiś tam sukces, myślę. Podoba mi się, jak to wygląda. Przynajmniej wszystko jest jasne.